potrzeba bliskości z sobą teraz i bardzo pięknie ta pieśń nas wprowadziła, nie? Że ty otaczasz mnie. Że rzeczywiście to jest ten moment taki dzieciństwa Bożego, w którym potrzebujemy być otoczeni Bożą obecnością, łaską. Nie? Tak właśnie jechałem w windzie przed chwilą z Nikodemem chyba, tak? Z Nikodemem. I tak sobie uświadomiłem i z mamą. I że to na weekendzie łaski tydzień temu, jak byliśmy, i tak stał szóstak, to on jest jeszcze większy trochę niż ja. I podszedł taki właśnie mały gość i tak patrzył. I ja myślę, jakby było odwrotna skala, że ten szóstak to jest ten mały, nie? To tutaj by się nie zmieścił do sufitu ten, który stoi przed nim, nie? Jakby, że my, jakby perspektywa takiego malca jest taka zadziwiająca. Jak my byśmy się mieli modlić, powiedzmy w taki sposób, że tu są takie olbrzymy przed nami, i tak patrzysz, prawda? Ten wyciąga ręce w tym białym habicie. Co to w ogóle jest, że tego, jak się tego nie bać, nie? Ale się nie boi jakoś. Dobrze. W każdym razie, że właśnie jest, czuję się otoczony jakby obecnością kogoś większego, prawda? I to go nie przestrasza, nie przeraża. Wręcz mu właśnie pomaga wygrywać wojny. To, z czym sobie on jako mały nie radzi, to mu pomoże tata, mama, ktoś większy mu pomoże. I to nie jest twój wróg, jakaś właśnie kogoś, ktoś, kogo trzeba się bać, tylko jakby to jest ktoś, kto rzeczywiście jest dla ciebie pomocą, ochroną. Nie? Ale też jest odwrotnie, bo nam się ta piosenka już na końcu muzycznie uprościła dość, więc mi się przypomniało też, jak dla nas tych dużych jest ważna na przykład modlitwa dzieci, jak oni się modlą, jak w prostocie przeżywają, prawda? To, co Jezus też sam pokazuje nam, dziecko, patrzcie, prawda? Jakby kto się nie stanie jak dziecko. I przypomniałem sobie właśnie, jak już te proste dźwięki graliśmy i śpiewaliśmy, że właśnie kocham Ciebie, Panie Jezu. Prosta modlitwa, można powiedzieć banalna, można by teologiczne, lepsze konstrukty wymyślać. Natomiast to jest zwykłe. I przypomniałem sobie sprzed lat, dawno, nie wiem ile to lat temu było, myślę ponad 10, bo to już teraz ten Jasiu, który miał wtedy, nie pamiętam, z 5 lat. To jest syn Poltka Twardowskiego. On teraz już jest dorosły, ma dziewczynę i w ogóle. Więc, a wtedy taki mały, no i pod wpływem uwielbienia ułożył koronkę, prawda, Piotrusia. Ja powiedziałem, Jasiu czy Piotruś? Piotruś, dobrze, Jasiu. Obie pory są poprawne. Tak, a to jest dla znosi to jest Piotruś, tak. Jakbym się pomylił, bo też mi się tutaj... Albo Jasiu chrzciciel, a Piotruś dobrze. Dobrze. Więc powstała tak zwana koronka Piotrusia. Nawet tatuś Poldek ułożył do tego dźwięki. Ale on zrodziła się w jego serduszku małym i głowie taka modlitwa, że on tak stawał i mówił: Panie Jezu, jesteś. Panie Jezu, jestem. Panie Jezu, jesteś. Panie Jezu, jest. 10 razy na różańcu i chwała Ojcu i Synu. I to była tak mocna modlitwa, która tak nas niosła na jednych rekolekcjach. I myślę, że jakoś nieprzypadkowo teraz też ona przychodzi, bo ona rzeczywiście upraszcza rzeczywistość duchową, jednocześnie dokładnie mówi w punkt to, o co chodzi. Że Bóg jest obecny, taki, jaki jest, jest Bogiem i ja jestem obecny, taki, jaki jestem, właśnie takim Piotrusiem, Jasiem, Tomkiem czy kimkolwiek. Jakby, że to jest ta potrzeba, którą my w sobie mamy, żeby zobaczyć tą głębię i wielkość też w tym, co jest małe. Znów kolejny paradoks. Nie? Tych paradoksów mamy dużo. Więc... To, co starałem się na poprzedniej też konferencji powiedzieć, że to się dużo wcześniej zaczyna, niż my się po ludzku domyślamy czy spodziewamy, to zajmowanie się bliskością z sobą
też ono tak naprawdę sięga dużo głębiej, dużo dalej niż to, kiedy ja zaistniałem w tym świecie. Nie? Że to dużo wcześniej się wydarza. Nie? Choćby przez naszych rodziców, również na przykład przez proroctwa nad ich życiem wypowiedzianymi, którymi na przykład są ich imiona. I tak jak dzisiaj choćby czytaliśmy w Ewangelii, że był Zachariasz i była Elżbieta. Jakby co znaczą te imiona? Już to jest znaczące, nie? Że mamy Zachariasza i to imię znaczy Bóg pamięta, a jednocześnie ogrom jego życia toczy się walka, że nie pamięta. Nie? Że przecież jestem kapłanem. Właśnie mam w sobie błogosławieństwo, błogosławię innym ludziom, a nie mam syna. Nie mam potomstwa. Tak jakby Bóg o mnie zapomniał. Bóg o mnie nie pamięta. Co znaczy to imię? Nie? To tak jak się mówi o Zacheuszu, prawda, który był, jest, znaczy czysty. Jaki czysty ten celnik na drzewie? Nie? Jakby, znaczy na drzewie to jeszcze pół biedy, jakby, ale w wcześniejszych działalnościach, myślę, jakby o czystości było można pomarzyć. W każdym razie, że imię wydaje się sprzecznością. Nie? Tak samo jest Elżbieta, znaczy Bóg jest przysięgą. Też mogłaby pomyśleć właśnie, że nie wypełnia się moje imię. Nie? I nie wiem, jak rodzice, prawda, mają tak czy inaczej na imię, jak jesteś dzieckiem swoich rodziców i myślisz, jakie proroctwo, jakie słowo wypowiedział Bóg nie tylko nad tobą, że masz na imię Jan, czyli że Bóg jest łaskawy, ale co już o tobie mówi w twoich rodzicach, w tym błogosławieństwie, które dotyczy twoich rodziców. No bo jeżeli szukamy naszej tożsamości, choćby genetycznej, od kołyski, od wózeczka, kiedy przychodzą ciocie i mówią, o, jaki podobny do mamusi, prawda? Znaczy do tatusia, o, tu ma oczy po tym, po wujku, stryjku, prawda? Nie, w każdym razie... Że jest ten moment taki odruchowy, nie? Że szukasz podobieństwa, nie? Czyli z kogoś jesteś. Nie wziąłeś się znikąd, jak mówią, nie? Nie jesteś srokce spod ogona. Jakby jesteś skądś, pochodzisz. Właśnie z jakichś genów, mówiąc biologicznie, czy z jakichś układów, uporządkowań rodzinnych, takich czy innych, nie? Że nie wiem, twoja mama była łagodna raczej, albo była ostra. Albo właśnie twój ojciec był obecny, nieobecny, wspierający, jakby oschły, chłodny. Jakby co się wydarza tam, nie? I jakby też nie chcę w tej konferencji takiego właśnie bliskości z sobą tego przepsychologizować jakoś tam, ale też chcę to powiedzieć, może warto powiedzieć to co jakiś czas, że to, co emocjonalne, to czym się zajmuje psychologia, też Pan Bóg stworzył. Nie? Że warto tylko zobaczyć, żeby tego sobie nie przeciwstawiać, właśnie na przykład tego, co psychologiczne, temu, co teologiczne. Tylko, że to się wzajemnie ma wspierać. Nie? Owszem, mądrością jest znaleźć odpowiedni układ rzeczy. Nie? Jak to się ma do siebie, to, co poznajesz psychologicznie, do tego, co poznajesz teologicznie. Znaczy ja przyznam, że kiedyś dla mnie ważną bardzo lekcją było, jak byłem w nowicjacie przełożonym razem z takim ojcem Tomkiem Gajem, który jest terapeutą, psychologiem. On przez wiele lat zmagał się z takim problemem, że jest księdzem i jest terapeutą. I ci jego koledzy terapeuci mówili mu, a ty to pewnie tam spowiadasz w tym gabinecie, nie? A jego koledzy księża, ojcowie nasi, mówili, a ty tam pewnie terapię uprawiasz w tym konfesjonale, nie? I on się czuł tak pomiędzy i ani do końca księdzem, ani do końca terapeutą, że jest to jakaś właśnie też sprzeczność, można powiedzieć. I pierwsze takie objawienie paradoksu znowu było, jak taka stara, można powiedzieć, terapeutka z doświadczeniem powiedziała mu tylko, Tomku, to, że ty jesteś księdzem i że jesteś terapeutą, to jest twój zasób, twoje bogactwo. To ci nic nie odbiera, to ci tylko dodaje.
Owszem, jest to trudne, ale jeżeli będziesz umiał to poukładać w sobie, to to jest twoje, twój zasób i twoje bogactwo. Ale to jeszcze go nie uspokoiło w sercu. I pamiętam, jak kiedyś przyjechała do mnie taka prorokini i on zasadniczo tak wcześniej, no tak, przyjechała prorokini, tak się nabijał ze mną, nie? Znaczy, bo ona przyjeżdżała do mnie na kierownictwo duchowe, taka dziewczyna z jednej wspólnoty charyzmatycznej, i on tak mówił, nie? A, tak prorokini przyjechała, już znowu, nie? Tam przyjechała, co wy tam robicie, nie? Ale w pewnym momencie, ku mojemu zdziwieniu, on mówi, a mógłbym się z nią spotkać? Moglibyśmy się pomodlić? Myślałem najpierw, że to podpuszcza mnie, a potem myślę, ale chcesz naprawdę? I tak, chciałbym. No to dobrze, to cię umówię. No i rzeczywiście on poszedł na chwilę modlitwy i wrócił z takimi wypiekami na twarzy i mówi, szok, nie? A ja mówię, ale w czym szok? Ona mówi takie słowa po modlitwie, tam kilku pytaniach. Bóg chce wywyższyć w twoim życiu terapię, ale po to, żeby stał się jedynym fundamentem. I to było jakby dla niego odkrycie, eureka, nie? Że Bóg jest fundamentem wszystkiego, również terapii. A jednocześnie to, czego on się obawiał, bo dla niego to było tak ważne, dlatego że on się obawiał, tam głębiej w sercu, o czym nie mówił, że Bóg będzie mu chciał zabrać terapię, bycie terapeutą. Że my umiemy tak to przeciwstawić, jak jesteś księdzem, to bądź księdzem i już. A Bóg nie myśli tak, nie? I oczywiście można w drugą stronę pójść, o, Pan Bóg wszystko kocha, wszystko przyjmuje, i w końcu nie wiesz, gdzie jest góra, gdzie jest dół. Jakby, że tak naprawdę nie pytasz, tylko sam lepiej wiesz. To też nie jest dobra droga. Że trzeba rozeznawać i on ci powie, co jest czym w twoim życiu. Też dlatego, że te relacje takie właśnie modlitewno-terapeutyczne, one mają swój proces. Czasami i Bóg to wie, jeżeli nas stworzył, to wie, kiedy jest na co miejsce, kiedy jest na co czas. Kiedy chce mi co odsłonić, kiedy co mi chce objawić. Co chce mi odsłonić, objawić sam, a co chce mi odsłonić, objawić przez kogoś, kim też może się posłużyć. I w tym kontekście choćby właśnie Jezusa i Jana Chrzciciela, tych ich różnic zupełnych, właśnie żarłoka i pijaka i tego z pustyni, prawda? Warto to wypowiedzieć może, że to nie jest jedno przeciwko drugiemu, że jak jesteś tym z pustyni mnichem, to ty się zajmuj modlitwą, a nie jakimiś tam terapiami. Ja? I odwrotnie, nie? Nie, nie. W Bogu nie ma przeciwstawienia tego. Może być paradoksalne, ale nie przeciwstawne sobie. I dlatego tym bardziej domaga się to uporządkowania, nie? W naszym życiu, też w procesie. Bo nie zawsze wszędzie jest na wszystko czas, więc tym bardziej potrzebujemy wiedzieć, co jest kiedy, co jest czym. I tą odpowiedź, właśnie choćby tak jak Tomek, znalazł w modlitwie z kimś drugim, że latami szukał sam i nie znalazł. Nie? I nagle jedno krótkie spotkanie, objawienie w pewnym sensie. I on wiedział to, że to nie powiedziała ona, prawda? Tylko że to jest odpowiedź na jego pytanie wieloletnie od Boga. Dlaczego? Bo po owocach poznaje, że to koi jego serce, że ma pokój, że ma radość, że dokładnie działa, jakby widząc owoce Ducha Świętego. Nie? Ja mówię to też dlatego, że właśnie jak zadaję się z mnichami, z mniszkami, prawda, by się wydawało, to niech siedzą w kaplicy. Nie? Jakby coraz częściej trzeba skorzystać z terapii. Nie? I to jest prawda. Ale jednocześnie, czy terapia wszystko załatwi? Tak jak, nie wiem, też byłem w różnych szkołach formatorów i tam innych. Nie. Że też potrzebujesz modlitwy. Potrzebujesz słowa, które cię utwierdzi i które da ci Ducha Świętego, który rzeczywiście uspokoi twoje serce,
nie? I da ci radość. Tak jak choćby święty Augustyn mówi, że niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Nie? Więc nie przeciwstawiając sobie tego, co Bóg mi wnosi w życie, patrzymy co do zamysłu i co do potrzeby Pana Boga, jakby żebyśmy my sami też zbliżyli się do siebie. Czyli żebyśmy rozpoznali, kim jesteśmy. To jest kwestia, można nazwać to naszej tożsamości, ale w tym najgłębszym tego też słowa znaczeniu. Kim ja właściwie jestem, nie? I patrzę, tak jak już zacząłem mówić, nie wiem, na moich rodziców, na moje konteksty, skąd wyrastam, właśnie dlaczego jestem taki, nie inny, coraz lepiej to rozumiem. Czasami mnie to całkiem nie cieszy, jak coraz więcej widzę na przykład cech mojego ojca, które mnie denerwowały w sobie, nie? Że całe życie walczyłem, żeby nie być taki jak on, prawda? I oraz ty nie oszukasz, nie? I to, że faceci to w sobie widzą, właśnie te cechy ojcowskie, to jest jedna, ale jak kobiety widzą swojego ojca w sobie, to to jest jeszcze grubiej. Że po prostu jest to... Ja pamiętam, że tak odsłonię mojego tatę świętej pamięci, że on jak przychodził z huty, nie, bo ja z Ostrowca, na hucie ojciec pracował, no to jak przychodził po robocie, no to na Śląsku to się lepiej chyba zrozumie, nie? Tak, nie? Przychodzi, no to zjeść, telewizor odpalić i spać, nie? Przed telewizorem tam, nie? Ja zawsze miałem, jak można tak marnować czas? Książkę by wziął, poczytał. Ja teraz na przykład skądś wracam, ląduję przed telewizorem. A wczoraj było wielkie. Ratunku, jestem taki jak on. Już nie mówiąc, że jak zrobiliśmy sobie zdjęcie, ja mam jeszcze dwóch braci, na stypie po pogrzebie ojca jest takie zdjęcie, że my trzech siedzimy, nie? Ani siebie byśmy się nie wyrzekli wzajemnie, ani ojca też nie, nie? To jest tu jak malowani, kurczę. I każdego z nas co innego wkurzało w ojcu, nie? A wszystko się jakoś wyrównuje. Nie? Znaczy, jak to mówią niektórzy, natury nie oszukasz, nie? Okej. Okay. Może oszukasz, nie wiem. W każdym razie coś takiego jest. Jest to w nas. Jakby i nie tylko geny, ale też przyzwyczajenia różne, kulturowe, zwyczaje, coś tam, coś. W jakim sensie mogę być różny? A w jakimś podobny. I oczywiście też mogę mieć zawężony obraz w tym sensie, że tylko zwracam uwagę na to, w czym jestem podobny. Albo tylko zwracam uwagę w tym, w czym jestem różny, czy chciałbym być różny. Nie? A tak naprawdę, jak zobaczysz całość, trochę jesteś podobny, trochę różny. Nie? Po prostu. I potrzeba z jednej strony zobaczyć w tej swojej tożsamości to podobieństwo, nie? I nie odkrywać Ameryki na nowo, tylko zobaczysz, haha, dlatego mam skłonność coś... Mam złe cechy typu właśnie, że jestem nerwowy, ale na przykład mam dobre cechy, że zasadniczo, nie wiem, zęby mi się nie psują albo nie psuje mi się wzrok, prawda, tak szybko, no jakoś tam w tych genach to jest przeniesione, że mimo takich innych wad, takie i takie zalety jednak też zostały przeniesione, prawda. Nie? Więc jakby to wszystko dzieje się z rodziców, nie? A jednocześnie jest też ten element duchowy. To, co słyszymy w zapowiedzi proroczej wobec Jana, jakby oprócz tego, że jeszcze w łonie matki zostanie napełniony Duchem Świętym, to właśnie, że będzie Bożym Nazirejczykiem. Nie?
I to nie jest kwestia tylko życia, sposobu życia, czyli że nie pić wina ani sycery, prawda, niech brzytwa nie dotknie jego głowy. Właśnie to, co mamy na przykład Samsona, nie? Siłacza ze Starego Testamentu, że też objawia się anioł i mówi, że do jego matki, żony Manoacha, prawda, że nie będziesz piła wina ani sycery i brzytwa nie dotknie jego głowy. I potem wiemy, jaka historia, jak dotknęła brzytwa głowy. I to... No, w każdym razie, że byli też właśnie tacy, prawda, Nazirejczycy, już z łona matki, jakoś tam ogłoszeni, tym samym już do czegoś przystosowani, czego nie było w ich rodzicach. Że owszem, rodzice są nakłaniani do tego, tak jak właśnie Manoach i jego żona, żeby w odpowiedni sposób się zachowywali po to, żeby on mógł być tym, kim Bóg zamyślił, żeby był. Nie wiem, czy komuś tu takie objawienie się przydarzyło. Ja nie jestem tak rodzicem, więc mnie nie, ale... Nie, że na przykład, o teraz ci się urodzi taka córka i ty o to dbaj. Nie wiem. Może zapomnieliście, dobrze. W każdym razie, że czasami Bóg umie zadbać o swoje. Że to, co mówimy, nie wymyka mu się z rąk, to nie jest tylko takie odtwórcze, że o, jak już tam się przewróciłeś, czy sobie coś tam, to ja cię uratuję, dopiero wtedy zareaguję. Nie, to nie wymyka się z Bożych rąk, dotyczy też tego, że Bóg ma wcześniej już pewne rzeczy zaplanowane i umie to zrealizować. Nie? I to widzimy choćby w Maryi, prawda, że jak wierzymy, jest niepokalanie poczęta, jakby umiał o to wszystko Bóg wcześniej zadbać, żeby jego syn urodził się tak, jak on chce, żeby się urodził. Mimo tych wszystkich turbulencji, które się dzieją w tym świecie i że łatwo by było sobie wyobrazić, że będzie inaczej, że to się nie uda, nie? Tak jak, prawda, jeden z naszych ojców mówił rozważania różańcowe, prawda? Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny. Święty Józef myślał, że Maryja była cnotliwa, to taka niespodzianka. Ojcze nasz, który się zmienił. że są niespodzianki pewne, prawda? I by się wydawało, a to jest niemożliwe, a to jest nie tak, albo w tym świecie to jest, prawda, nie, jakby jak teraz można by się uchronić, tralalala, coś tam były gorsze światy i się dało uchronić, były lepsze i się nie dało uchronić. Bo mówię to też a propos, bo zamartwianie się dziećmi jest duże, prawda? Tak jakby Panu Bogu się to wymykało z rąk, nie wiedział, co się dzieje. Luz. Znaczy więcej luzu, prawda? Po pierwsze i tak nie macie na to wpływu i nie pobronicie, a po drugie Panu Bogu się nie wymyka nic. A nawet jakby się nie wiem, co wydarzyło, i tak sobie poradzi. I z jednej strony właśnie pobroni, a z drugiej strony już wcześniej coś wykreuje, wykombinuje, uplanuje, że będzie tak, jak i tak on chce. Nie? Żebyśmy nie byli takim mądrzejszym od Pana Boga, prawda, że tutaj my coś tu ochronimy, że my tu ten jeszcze, to jest nasz psi obowiązek. Jakbyś miał wielce wpływ na to. Nie? Z całym szacunkiem, na co masz? Ale jakby, że tutaj jest coś ważnego, co się dzieje jakby z rodziców, że na przykład mogą popsuć, prawda, czy uratować, a z drugiej strony Pan Bóg sobie i tak przeprowadzi swoje. Nie? Nie wiem, dla mnie też takim taką osobą jest Samuel, który się wychowywał całkowicie w niesprzyjających warunkach i Pan Bóg sobie go upatrzył na takiego proroka, którego żadne słowo nie spadnie na ziemię. I potem jak patrzysz na jego synów i później, też nic dobrego tam nie ma. Tylko on nie wiadomo skąd się taki wziął. Można powiedzieć wymodlony, no bo tak, w sumie tak. Prawda? Ale ogłoszony, prawda, przez grzesznego kapłana, a tutaj jego synowie też poszli nie najlepiej. W każdym razie, że Pan Bóg sobie radzi. Nawet w najtrudniejszych i najgorszych sytuacjach. Prawda? I zadba o to, kogo chce mieć i kim chce mieć. Więc możesz też tak popatrzeć na siebie, na swoje życie, na swoich bliskich,
czy patrząc na rodziców, czy patrząc na swoje dzieci, czy na kogokolwiek chcesz, tu się nic Panu Bogu nie wymyka z rąk. Natomiast rzeczywiście warto się zajmować tym, żeby odkrywać to, co to znaczy dla mnie. Jak takich mam rodziców, co to znaczy dla mnie. Jak takie mam natchnienia, takie mam rozeznania, co to znaczy dla mnie. Nie? I rzeczywiście nie jest łatwo się w tym odnaleźć. I też jakąś podpowiedzią wydaje się życie Jana Chrzciciela, który właśnie całą swoją młodość spędził na pustyni. Co znaczy na pustyni? Że dbał o swoje życie wewnętrzne. Nie? Dbał o swoje życie duchowe, o swoją relację z Bogiem. Nie? O to, żeby coraz lepiej odkrywać, kim jest. Nie? I po co jest, jakie też jest jego zadanie, jaka jest jego misja, prawda? I żeby się w tym jakoś spotkać ze sobą. Czy w tym, co ja odkrywam dla siebie, ja się odnajduję. Nie? Bo chyba już tu opowiadałem choćby o siostrze Bridge McKenna, prawda? Jak ona, prawda, gdy dowiadywała się z modlitwy, że ma dar uzdrawiania, to była przekonana, że ona jest dobrą przedszkolanką. I tam jakiś pastor jej to udowadniał, prawda, że nienawidzi zakonnic, ale ona ma dar uzdrawiania i jakaś pani z Australii przyjechała specjalnie, żeby jej to powiedzieć. Ona mówi, nie, ja jestem dobrą przedszkolanką. Żaden dar uzdrawiania. I każdy z nas, jak przyjmuje ten dar, który Bóg ma dla niego, to nie jest coś łatwego. Wydawałoby się, że to jest nasze dążenie naturalne. To kolejny paradoks. Że ja całym sobą, cała sobą chcę odkryć, Panie, pokaż mi, kim ja właściwie jestem. O tak, Panie, ja tego chcę. Chcę wiedzieć, kim jestem. I on mówi, ty jesteś... Nie, 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 to nie. To nie to. Coś jakby... Nie, to, ale to nie. No, bliżej może... Tam się, ale nagnę, ale tu aż tak nie. Wiesz? I to jest dokładnie to, co widzimy w Piotrze. Ty jesteś Piotr Skała, jak ten zarwany gość, taki chwiejny może być skałą, oparciem. No, on mówi nie, nie. Inni wszyscy też mówią nie. Prawda? Jakby nie wiem, o kim myślicie, że się najbardziej nie nadaje na lidera w tej wspólnocie. Prawda? On nie. Ona nie. Ale jak jest jedno, to bardzo. Tak. No, tak. To jest coś takiego, nie? Że jakby, aha, ty jesteś z takiej rodziny, to ty się tu nie nadajesz. Jakby to nie. Masz takie i takie konteksty, to się nie uda. I tak dalej, i tak dalej. Znaczy, że to nie jest łatwe, że to jest takie paradoksalne we mnie, nie? Nie chcę tego doprowadzić do absurdu, bo to nie jest absurdalne. Ale takie, które naprawdę nie jest łatwe do przyjęcia. Nie? To, co Bóg dla mnie przygotował. Nawet jak mi się na początku podoba, nie? To nie wiem, z zakonnego świata, ale myślę, że z małżeńskiego też można o tym poopowiadać, prawda, że jakby wstępujesz do zakonu, wszystko ci się podoba. A potem? Czy ja do takiego zakonu wstępowałem? Prawda? Nie, to miało być inaczej. Nie? Jakby w małżeństwie. Czy ja po to się żeniłem, żeby było mi gorzej? Prawda? Nie? Czy wychodziłam za mąż? No, jakby no, jakiś był inny wcześniej. No. No, Bóg mnie oszukał. Tak mnie skonstruował z tymi różowymi okularami. Oszukał mnie. Nie? Jakby... Znaczy, wiecie, jakby, że to jest coś takiego. To wcale nie są proste ścieżki, żeby to odkryć. No, jestem przekonany, że jak on żył na tej pustyni, to nawet jak mu się spodobało,
Chociaż wcale tak nie musiało być, nie wiem, tak sobie pomyślałem o tym właśnie, że ginie jego ojciec z rąk tych siepaczy Heroda, on jest sierotą, tu wiadomo, może właśnie dlatego nie może być kapłanem potem, musi gdzieś indziej pójść. Czasami to są takie drogi, nie? Że coś, co by się wydawało naturalną rzeczą, to przez różne zbiegi okoliczności nagle się okazuje, że to jest niemożliwe. I wtedy musisz pójść całkiem inną ścieżką, która wydaje ci się całkiem nie twoja. Może ktoś ma taką historię, a potem widzi, ale ta ścieżka mnie uszczęśliwia. Nie wiem czemu. Wydaje się, że do niej kompletnie nie pasuje, a jakby mnie ktoś spytał, czy jesteś szczęśliwy, czy jesteś szczęśliwa na tej ścieżce swojego życia, mówisz, tak. Może jest tak właśnie, że nie miałeś motyli w brzuchu, jak spotykałeś swojego męża czy żonę. Może to było bardziej z rozsądku, a teraz mówisz, jakie ja mam fajne życie. Że to jakby w różne strony działa jednocześnie, nie? Że to może być tak, że było super i się rozczarowałeś, a może było tak, że było kiepsko, a teraz jest super. Takie małżeństwa też spotkałem w swoim życiu. Nie? A może jest raz tak, raz tak. No. Prawda? Znaczy, że to jest cały czas do odkrycia. Nie? Przechodzisz też różne etapy w swoim życiu. Nie? Tak jak żyjesz sobie, bo cały czas jakoś myślę o tej pustyni Jana Chrzciciela, wychodzisz, no, prawda, no... Póki jesteś młodszy, no to jeszcze na tej pustyni sobie radzisz, nie? To jest trochę bardziej takie oko puszczone do sportowców, no. Jak tam byłeś młodszy, no to tam biegałeś, tam jeździłeś tym rowerem, tam skakałeś, nie wiem, coś tam jeszcze wyprawiałeś. Teraz siadasz, to cię boli, tamto cię boli. No, jesteś, nie wiem, tenisistą czy rowerzystą, a jakoś tak... Dłużej ci zajmuje przygotowanie roweru. Jakby, no, że to się też zmienia, nie? Że są kontuzje, że coś tam takie właśnie, że depresję mam. I byłem szczęśliwa na przykład, ale teraz nie jest dobrze. Nie? I nie mam do końca jakby na to wpływu i o co tu chodzi, nie? Więc, że to, że ja się jakoś odnalazłem na przykład w jakiejś rzeczywistości, czy to będzie, nie wiem, pustynia, zakon, małżeństwo, czy cokolwiek innego, okej, to jest początek drogi, teraz co dalej w tym? Że to nie jest pomysł Pana Boga, tylko na chwilę, że ktoś ma powołanie, nie? Do tego czy innego, tylko... On to wszystko przewiduje na całą drogę. Że ja dam radę nie tylko na początku, tylko że ja będę dawał radę. Nie? I owszem, muszę troszkę się pogimnastykować, to czy tamto zrobić, tym czy tamtym się zająć, stracić to. No nie wiem, mi to jakoś rzeczywiście przychodzi do głowy, że no... Nawet jak jesteś dobrym piłkarzem, masz talent i w ogóle ci się kariera układa, no w pewnym momencie dostaniesz kontuzję i wtedy możesz oczywiście zmarnować ten czas, a możesz wykorzystać, nie? Nie wiem, na zmądrzenie, nie? Na jakieś zwolnienie, na jakieś, nie wiem, poukładanie sobie swojego życia rozsądniej, nie? Że to nie jest jakby z takiego jednego kawałka, że tylko to masz robić, jak w fabryce skręcać jedną śrubkę, prawda? I do tego jesteś powołany na całe życie. Jak Charlie Chaplin, nie? Jakby, że jest ten proces taki. Znaczy mówię o tym też dlatego, że w pewnym momencie może być odwrócenie. Dla niektórych, jak obserwuję świat, to jest kryzys wieku średniego. Nie wiem, ktoś do 40 coś tam robił, potem zobaczył, że jego życie jest bez sensu. Nie wiem, pracował w korporacji, a teraz, nie wiem, zakłada dom w górach i robi coś, prawda? Bo nagle odkrył drugą stronę swojej osobowości czy coś, nie? Albo odwrotnie, nie? Że tam się gdzieś snu nie radził sobie, a od 40 korpo, prawda? I jest teraz wydajność. Różnie, prawda? Może być. Ale jakby jest ten moment taki janowy, że on siedzi na tej pustyni, jakby gryzie ten piach
A potem nagle mówi Bóg do niego, posyłam cię do głoszenia. I on wychodzi z tej pustyni, prawda, surowy, i tam wali na grubo. To więcej o tym jutro powiem. Relacje z innymi, prawda, jak on naucza tych, którzy do niego przychodzą. Nie? Oto siekiera u korzenia, jest plemię żmijowe, tam, nie? Tam no, grubo to idzie, to takie złagodzone biblijnie, ale, prawda, tam nie brał jeńców, nie, w tym kaznodziejstwie, nie. Pan Jezus tylko też tak delikatnie to mówi. Oto, prawda, coście wyszli zobaczyć na pustyni? Człowieka w miękkie szaty odzianego? Nie? Oto w pałacach są ci, którzy chodzą w miękkich szatach. Nie? Więc nie dziwcie się, że on taki jest. A jednocześnie robi to, co ma do zrobienia. Nie? Bo można by też tak pomyśleć, a mogę być łagodniejszy. Albo mogę pomyśleć, a mogę być ostrzejszy. Nie? Jak ja mam być? Tu cały czas jest kwestia tej tożsamości. Nie? Kim ja właściwie jestem? Nie? Żeby nie zacząć robić z siebie kogoś, kim nie jestem. Nie? No nie wiem, mi się tak to głupio kojarzy może, ale pamiętam, jak kiedyś pojechałem do Dortmundu i zobaczyłem poszedłem do Dominikanów i były nieszpory. Nie? I widzę takiego gościa ze Skandynawii, Dominikanina, taki wyższy ode mnie o głowę, taki broda też, taki drwal. No i nagle wychodzi. Jeszcze wiesz. I ja myślałem, że pęknę. Od razu spadłem pod ławkę, nie? Znaczy nie w tym sensie, nie? Tylko wiecie, że wiesz, nauczyli go w tej Skandynawii tego wikinga śpiewać po francusku, nieszpory, wiesz, tak. To tak do niego nie pasowało. To wiesz, to tak jakby, wiesz, gość jechał na Harley'u, wiesz. Wiesz, kompletnie. Ja myślę, człowieku, co oni z ciebie zrobili, ja nie mogę. Nie. I ty jeszcze myślisz, że tak trzeba pewnie, nie? Znaczy i my możemy ten, no tak samo jakby, nie wiem, kogoś takiego, kto jest raczej filigranowy, drobny i ten, kazaliby mu śpiewać zażyj tabaki, nie wiem, coś, nie? Jakby no trochę tak poznajdujmy się, nie? No bo nagle stajemy się kimś, kim nie jesteśmy, robimy coś. Znaczy, że jak jesteś, nie wiem, ze Śląska, jesteś górnikiem, tego, no to głoś jak górnik ze Śląska, a nie jak ktoś tam nie wiem skąd, nie? I, czy tak jakby, że to trochę takie jest, nie? Że my czasami popadamy, nie wiem, w kościele, dlatego, że są takie czy inne zwyczaje wspólnot czy coś, że z siebie zaczynamy robić kogoś, kim nie jesteśmy, nie? I jakby... Pewnie jest to jakoś nieuniknione. Do jakiegoś stopnia jest to nieuniknione. I w tym sensie myślisz sobie, no jakoś muszę przejść to. No, jakby, no jakąś kulturę dziedziczę. Nie? Na przykład śląską dziedziczę, bo mieszkam na Śląsku. Albo nie wiem, świętokrzyską, bo w świętokrzyskich. Czy właśnie taką. Tylko, że właśnie na ile to się ma do mnie. Nie? Ja muszę się w tym jakoś poodnajdywać. Czy jestem raczej z pustyni, czy jestem raczej przedszkolanką, jakby, no kim tutaj jestem, nie? I dopiero to jest ważne, ponieważ tego narzędzia chce użyć Pan Bóg do tego, jakie ma zamysły wobec mnie, nie? I on mówi mi, taki mi się, czy taka mi się nadajesz do tego i tego. I nawet jak będzie tak, ale taki ktoś nigdy tego wcześniej nie robił. A on powie ci, ale ja chcę, żebyś robił. Nie? To jest też cały temat chrztu. Bo nazywamy Jana chrzcicielem. Czyli tym, który chrzci. Tak jak choćby widzimy też świętego Pawła, który mówi, Bóg nie powołał mnie po to, abym chrzcił, tylko abym głosił Ewangelię. Jana powołał po to, aby chrzcił. Czy to znaczy, że nie, żeby głosił Ewangelię? Widzimy, że też głosi Ewangelię.
Nie? Natomiast chodzi o coś takiego, że ja w tej swojej misji też muszę się odnaleźć. Nie wiem, czy już kiedyś wam to opowiadałem, jak mnie potraktował mój przełożony prowincjał tam, nie ostatni, tylko jeszcze tam poprzedni, przyszedł do mnie i powiedział, wiesz, jaki jest twój problem, Tomku? Mówię, jaki? Że możesz robić dobrze 10 różnych rzeczy. Chciałbym, żeby za 2-3 lata była jedna, dwie. I mnie to zaskoczyło, bo ja cały czas myślałem przez całą moją formację, że właśnie o to chodzi w sumie. Że to się podoba Panu Bogu, żebym był tak wszechdyspozycyjny. Szukamy pomocy dźwiękowej. Że to jest jakoś takie coś, że ja bym, jak będzie mnie potrzeba, żebym był przeorem, to żebym był przeorem. Jak chcę, żebym był duszpasterzem akademickim, żebym był duszpasterzem. Jak chcą, żebym był proboszczem, będę proboszczem. Jak chcą, żebym prowadził lednicę, to poprowadzę lednicę. Jak chcą, żeby coś tam, to zrobię to. Jestem do wszystkiego. Totus tuus, prawda? Takich najbardziej przełożeni lubią, nie? A tu nagle przełożonym mówi mi, wiesz, jaki jest twój problem? Że ty możesz robić za dużo rzeczy dobrze. I to był, dla mnie to był przewrót kopernikański. I nie wiedziałem nawet, jak się za to zabrać. Jak tego szukać. Nie? Ale to jest dokładnie, jak mówimy spotkanie z Bogiem, prawda? Jak mówimy spotkanie z innymi, czyli chcemy spełniać oczekiwania ludzi. Dlatego tak ważne jest spotkanie czy bliskość z sobą samym. Bo najpierw ode mnie przyjdzie, oczywiście w dialogu jakimś, w słuchaniu Boga i innych ludzi, ale ja sam muszę się spotkać z sobą, żebym wiedział, kim ja jestem, a kim nie jestem, a od czego jestem, a od czego nie jestem. To nie znaczy, że nie mam rąk, żeby, nie wiem, obrać kartofle czy ogórki. Mogę. Nie? Jak jestem kimkolwiek, to są rzeczy uniwersalnie do zrobienia. Natomiast jak mnie ktoś pyta, ale kim ty jesteś? Czy ja mam odpowiedź? Nie? Że Jan mówi, ja jestem chrzcicielem. To znaczy, co ty robisz? Chrzczę. Nie? Nie tak jak Jezus, bo on też to rozróżnia, przyjdzie po mnie ten, który będzie was chrzcił ogniem i Duchem Świętym. Ja chrzczę was wodą. Nie? Wiem to. Ja jestem od tego. Nie jestem od chrzczenia Duchem Świętym. Jestem od chrzczenia wodą. I to polega na tym, że przyłażą, a ja tam mówię, co myślę, od Boga i leję wodą i cześć. Znaczy, to jest też coś takiego, że jeżeli nawet jakby to było coś zupełnie prostego, nie wiem, że ktoś odnajdzie się, ty jesteś od obierania ogórków, to jeżeli to jest od Boga wyrok i misja, którą masz, obieranie ogórków, to całe niebo będzie siedzieć wokół ciebie, jak obierasz ogórki i mówić, obieraj, obieraj. Ale płynie łaska strumieniami, bo robisz to, co Bóg ci przeznaczył i po prostu jest to po prostu esencja esencji. Nie? Jak Faustynie mówi, żeby już tak nie być absurdalnym, że jesteś od miłosierdzia, to on będzie cisnął cały czas, że masz głosić Boże miłosierdzie. Koniec tematu. Mimo, że jest Boża wszechmoc, że jest Boża, prawda, pokora i mnóstwo innych cech Boga, nie, ty masz cisnąć o miłosierdziu, koniec. I jak to będziesz robić, chociaż będzie cię chciał diabeł odciągać i żebyś robiła jeszcze 1000 innych rzeczy, to nie znaczy, że nie masz, nie wiem, coś porobić w ogródku klasztornym czy coś tam, nie? Czy zmyć garnków. Ale zasadniczo to jest twoja tożsamość, to jest twoja misja, to masz robić. Czy ty z tym się spotkałeś? Spotkałaś? Czy jesteś z tym blisko? Kim jesteś i co masz robić? Czy nie? Bo będzie cię wszystko rozpraszało.
Ja teraz mam taki czas, żeby nie być gołosłownym, że jestem obciążony. Nawet jak tydzień temu właśnie była modlitwa wstawiennicza, to usłyszałem najpierw śmiech, prawda? A potem widzę cię, wodzu, w potrójnej zbroi. Jesteś w ciemnym pokoju, w tej potrójnej zbroi i łazisz tak, nie wiesz gdzie iść. Ja się zacząłem też śmiać, bo dokładnie się odnajduję w tym obrazie, nie? Że mam ośrodek kaznodziejski, że mam lednicę, że mam mniszki i całe kaznodziejstwo wędrowne, nie? Czy zbroje? Kaznodziejstwo wędrowne, lednica i mniszki. Każde z tych rzeczy domaga się czasu, przestrzeni i ten. A ja mam te trzy zbroje naraz. Jestem w ciemnym pokoju, nie wiem co wybrać. W którą chcę pójść, bo wszystko potrzebuje mojej obecności. I chciałbym pójść za Paskalem, który mówił, że cmentarze są pełne ludzi niezastąpionych, prawda? I wylądować już metr pod ziemią i cieszyć się wolnością, prawda? Natomiast nie. Nie? I potrzebuję to na nowo rozeznać, bo ja wiem, że jestem Tomek kaznodzieja, tylko teraz muszę to pobronić. Bo ktoś ci powie, a co, na lednicy nie ma kaznodziejstwa, a u mniszek nie ma kaznodziejstwa, nie? A tylko takie kaznodziejstwo jak to, to jest kaznodziejstwo, że tak jakby troszkę, my tak mówimy czasami, że Piotr powiedział po zesłaniu Ducha Świętego jedno kazanie, 5000 się nawróciło, my mówimy 5000 kazań, nikt się nie nawraca, nie? Jest taka bajka o naszym jednym profesorze, prawda? Który, jeszcze on żyje, ale już jest bajka o tym, że on umarł, prawda? I puka do nieba. I na drzwiach od nieba jest napisane kaznodzieją wstęp zbroniony. Nie? Zasmucił się, odwrócił napięcie, odchodzi, ale otwierają się drzwi. I Piotr wychodzi i mówi, chodź, bracie. A on mówi, ale tam jest napisane kaznodzieją wstęp zbroniony. A Piotr mówi, chodź, jaki tam z ciebie kaznodzieja. Nie? Nie wiem, ja mogę myśleć, że ja tu jestem kaznodzieją wielkim. Czy wy myślicie, że nie jesteście właśnie turbo przedszkolankami, turbo uwielbiaczami, nie wiem, super matkami, nie wiem, mega ojcami? Luz. Nie? A jednocześnie jest to pytanie, a to kim ja właściwie jestem? Nie? Jak mnie widzi Bóg? Bo On nie chce mnie ośmieszyć. On nie chce mnie wykluczyć, pozbawić tego, co mi dał. On chce razem ze mną obronić jak najlepiej się da to, co we mnie złożył. Nie? Jak jesteś chrzcicielem, to On będzie wokół ciebie. Chrzci, bracie, chrzci, jesteś kaznodzieją. Będą siedzieć tutaj Dominik, Tomasz z Akwinu, święty Jacek i głoś, bracie, głoś. Prawda? Jakby... że niebo cię całe wspiera jakby swoją łaską, bo jesteś na swoim miejscu i robisz to, co masz robić i to, co Bóg ci dał do robienia. Alleluja. Prawda? I jakby to jest to. A jednocześnie będą przychodzić pokusy, żeby cię z tego okradać, żeby ci wkładać inne rzeczy, równie ważne, równie potrzebne. No i tam cię wciskać w jakieś tam właśnie rzeczy, które ci odbierają pokój, radość. Zamartwiasz się, kombinujesz, ledwo żyjesz. Jakby nikomu do niczego to nie jest potrzebne, ani Bogu, ani ludziom, ani tobie na pewno. Jakby, że to cały czas się dzieje. I rzeczywiście to potrzebuje oczyszczenia. Ta pustynia jest o tyle ważna, bo to też jest jakby zaproszenie dla was na pustynię w tym sensie, żeby oddawać się temu, co mam. Właśnie mnisi na pustyni mają taką zasadę monotropos, czyli jedna droga. Czyli rezygnujesz ze wszystkiego, co przeszkadza i ze wszystkiego, co słabo pomaga. Zajmujesz się jednym, tym, co masz się zajmować, nie? I może rzeczywiście potrzeba trochę czasu, aż to się zawęzi. Tak jak mądry mój prowincjał powiedział, za 2 lata niech to będzie. Nie powiedział mi, jutro ma być jedna. Nie, to się nie da tak zrobić. Jakby, że musisz przejść pewien proces
oczyszczenia, odcinania tego, co nie jest potrzebne. Tak samo jak, nie wiem, sadzisz drzewo, jak sadzisz samotne, no to ono się rozrasta na boki. Ale jak chcesz, żeby szybko rosło do góry, to lepiej posadzić kilka obok siebie i wtedy się nie rozrastają gałęzie i to wszystko idzie szybciej do góry. Dlatego tak się, nie wiem, sosny sadzi blisko. Prawda? Bo jak sosna się posadzi i nic wokół nie ma, no to ona się rozrasta na boki. No bo to jest jakaś natura, żeby więcej słońca przyjmować. A tak to musi szybko rosnąć do góry. Nie? Więc to jest ten temat. Jeżeli my rzeczywiście chcemy wzrastać, to monotropos, ta jedna droga jest tak ważna, żeby ją jakoś odnaleźć i uszanować w swoim życiu. Nie? Domykając już, to co też jest jakoś paradoksem, no bo my patrzymy chcąc nie chcąc na innych trochę, ucząc się. No pewnie tak jak wspomniałem w poprzedniej konferencji, niewiele było pustelników żydowskich, no ale tam kilku by się znalazło, nie? Choćby w tym Qumran, nie? Za czasów Jana Chrzciciela. Więc patrzysz trochę na innych pustelników, czy patrzysz trochę na innych proroków, nie? Czy patrzysz, nie wiem, na innych kaznodziejów, prawda? I to jest takie. A jednocześnie masz być niepowtarzalny w tym, że Jan jest niepowtarzalny. I z jednej strony potrzebuje się uczyć od innych trochę, jak żyć na pustyni, czy jak żyć jako prorok, a jednocześnie właśnie ta jego tożsamość niepowtarzalna pokazuje mu, musisz być inny od wszystkich też. Nie? I to jest ten paradoks, że znów szukam u innych, chcę naśladować, a jednocześnie mam być oryginalny. Nie? To, co ostatnio takie modne jest, Carlo Acutis, nie? Że on tak mówił, że ludzie się rodzą oryginałami, a często umierają kserokopiami. Że jesteś oryginalny, niepowtarzalny. Uczysz się od innych, ale też masz być absolutnie wyjątkowy, bo tak cię stworzył Bóg. Tyle. Nie? I potem właśnie jak przejdziemy przez ten dramat, nie? Tego, kim ja właściwie jestem, czy ja robię to, co robię, to, co też wspominałem z więzienia, prawda? Ten Jan w więzieniu. Czy ty jesteś tym, który miał przyjść, czy innego mamy oczekiwać? Że tu cały czas też się toczy jakieś zmaganie wewnętrzne. Na pustyni się tłukło w sercu, ale już potem w więzieniu też się tłucze na nowo. Ostatnio jak byłem w Jastrzębiu, miałem taki weekend ewangelizacyjny, spotkałem księdza Antoniego. I on był, najpierw siedział w więzieniu w Katowicach, jak był klerykiem, a potem był kapelanem w tym więzieniu. I sobie gadaliśmy, jak to właściwie jest. I on właśnie opowiadał, jak to nie musiał wiele mówić. Bo oni wiadomo, skądś się dowiedzieli, że on tam wcześniej siedział. Nie? Jak był kapelanem, to wystarczy, że powiedział słowo i były rzeczy pozałatwiane. Nie? Że są też takie jakby przestrzenie, że nawet w świecie niesprzyjającym, do którego wydaje ci się, że się nie nadajesz. Właśnie, czy można by powiedzieć tak, że Bóg cię przeznacza, żebyś siedział w więzieniu? Nie? Jak byłeś tak rozpoznawalnym prorokiem. No przecież to nie jest moje miejsce siedzieć tu. Ja tyle jeszcze ludzi mógłbym na tej pustyni, prawda? Ochrzcić, oczyścić z grzechu, wyprostować ich ścieżki. To siedzenie moje w więzieniu to jest marnotrawstwo tego daru, który we mnie jest. Przecież ja odkryłem tę tożsamość, że jestem chrzcicielem. Jak mam chrzcić w więzieniu? Nie? Jakby to jest też takie coś znów trudnego, paradoksalnego. W tym sensie, że pustynia, gdy tam się pojawił Jan, ożyła.
przestała być pustynią. Czyli jak sama nazwa wskazuje, przestała być pusta. I teraz, jak trafia do więzienia, znów staje się pustynia pusta. Tam się już nic nie dzieje. Czasami nad Jordan jeszcze zawędruje Pan Jezus z uczniami, prawda? I kogoś tam ochrzczą uczniowie, nie Pan Jezus. Ale zasadniczo to, że to tłumy ciągnęły na pustynię, to wszystko ożywało, to wszystko w ogóle działo się. Nagle bęc i jest pustynia znów pusta. Nie? To są te wszystkie rzeczy, jak patrzycie, nie wiem, na swoje rodziny czy wspólnoty, że nagle tak żarło i zdechło. Nie? Że to przecież robiliśmy to, ewangelizację, wielbienia, coś tam, prawda? A teraz gniemy w więzieniu, jeżeli nie w grobie. Znaczy, że tu się naprawdę dużo dzieje. Nie? Co jest taką perspektywą czy podpowiedzią, właśnie jako dobrą nowiną, Ewangelią. Wróć do źródeł chrztu, bo tu jest twoja tożsamość. To, co Jezus słyszy, to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jan jest tego świadkiem. Widzi Ducha Świętego, który zstępuje jakby gołębica. I spoczywa na nim. On rozpoznaje go. Mówi, oto baranek Boży. Pokazuje go swoim uczniom. Czyli wróć do chrztu i wróć do komunii. Jeżeli się pogubiłeś, pogubiłaś, jeżeli nie wiesz, kim jesteś, wróć do chrztu i wróć do komunii. Do odkrywania tego, kim jesteś z rodziców, ale też z Ducha Świętego. Bo nie rozpoznasz siebie, kim jesteś sam. Tylko w komunii z Bogiem i w komunii z innymi ludźmi. Nie? Że to jest źródło twojej bliskości i twojej tożsamości. Tu wracasz do bliskości z samym sobą. Nie? Nie wiem, jak się zarobiłeś, jak się wyprułeś, bo nie wiem, budowę miałeś domu, czy nie wiem, doktorat robiłeś, czy cokolwiek innego, że po prostu nie miałeś kiedy wziąć oddechu, dawno nie odpoczywałeś, nie byłeś nigdy na odpoczynku, na wakacjach, bo ciągle robota, bo dzieci, bo choroby, bo coś tam. Co mam zrobić? Ja nie wiem już, kim ja jestem. Nie wiem, gdzie jest góra, gdzie jest dół. Wróć do chrztu i wróć do komunii. Nie? Tu nastąpi odnowienie. To słowo, które jest nad tobą wypowiedziane, jest nieodwołalne. Bóg nigdy się nie wycofuje z tej misji, którą ci dał. On wypełni twoje życie. On wypełni to, co ci obiecał. Pośród trudów, złych chwil on to zrobi. Nie? To jest jego obietnica. Nim cię pośle dalej, nim będzie mógł skorzystać z twojego charyzmatu, to potrzebuje właśnie odnowić cię, żebyś się na nowo spotkał z sobą samym. Odnalazł się w Bogu, odnalazł się wobec innych ludzi, odnalazł się wobec siebie samej. Jest opisane właśnie w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana. Właśnie na początku było Słowo, Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo. Prawda? I potem jest dodane, że Jan daje o tym świadectwo. Nie? Że to jest nasza tożsamość świadków. Nie? Że ja widzę, co Bóg uczynił w moim życiu. Ja zobaczyłem, kim mnie stworzył. Nie? I daję o tym świadectwo. Odnalazłem to w Bogu, nie? W kontakcie z sobą samym. Nie zgubiłem tego. Nie zakopałem tego. Odnalazłem na nowo.
Nie? I mogę znów się cieszyć tym, kim jestem. Nie? Czego szczerze życzę każdemu, każdej z was. Amen.